Sobotę 15 lipca. Witam Was, drodzy, serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Dzisiaj towarzyszą nam hasła z książeczki z Biblii na co dzień. Pierwsze z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 31 rozdziału, 42 wiersza. Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale w 58 wierszu napisał: wiedzcie, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Te dwa krótkie fragmenty kierują nasz wzrok w stronę doświadczeń, trudności, problemów, niedoli, jakie są udziałem każdego z nas. Różne znajdujemy sposoby przezwyciężania tego. W różnych miejscach szukamy siły, wsparcia, pomocy do przezwyciężania różnych doświadczeń. Pozwólcie, że przytoczę trochę szerszy kontekst tego pierwszego starotestamentowego fragmentu. Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich. Te słowa wypowiedział Jakub do swojego wuja Labana. Jak pamiętamy, Jakub wyłudził błogosławieństwo od swojego ojca, uciekał przed gniewem brata Ezawa i schronienie znalazł u brata swojej matki. Tam długie lata mieszkał, pracował, znosił różne trudy i tam też nie był do końca dobrze i rodzinnie traktowany przez swego wuja. I w końcu, kiedy przelała się czara goryczy, tak do niego powiedział: 20 lat mieszkałem u ciebie. Owce twoje i kozy twoje nie roniły, ja nie jadłem baranów z trzody twojej. Tego, co dziki zwierzę rozszarpał, nie przynosiłem ci, ale z mojego szkodę ci wyrównywałem. Ty zaś ode mnie żądałeś tego, co skradziono we dnie lub co skradziono w nocy. Bywało, że we dnie pozbawiał mnie siły upał, a w nocy chłód i sen uchodził z oczu moich. Tak oto 20 lat służyłem w domu twoim, 14 lat za dwie córki twoje, a 6 lat za trzodę twoją. Ty zaś 10 razy zmieniałeś zapłatę moją. Gdyby Bóg ojca mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izaak, byłbyś mnie teraz puścił z pustymi rękoma. Lecz Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich i minionej nocy wydał wyrok. Widzimy to niesamowite zaufanie, jakie miał Jakub do Boga. Jakub, który na początku tym Bogiem wzgardził, okłamał ojca, okłamał brata, grzeszył, sprzeniewierzył się Bożej woli i Bożemu porządkowi. Ale przez te lata doświadczeń, lata trudów, lata bycia oszukiwanym, tak jak on kiedyś oszukał ojca i brata, zmienił się. Zrozumiał ważną prawdę, że Bóg przebacza, że Bóg odpuszcza, że Bóg daje nowy początek i że Bóg trwa wiernie przy swojej obietnicy. Zatem także i my, kiedy spotykają nas różne doświadczenia, kiedy spotyka nas ludzka złość, ludzka nieuczciwość, pamiętajmy, że w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Że oprócz dobrych ludzi, których też spotykamy na swojej drodze, przede wszystkim jest z nami nasz Bóg, a nasz trud nie jest daremny w Panu. To wszystko, czym się trudzimy, nie tylko w trudzie zdobywając pożywienie, pracując, ale także znosząc wszystkie inne doświadczenia i trudności w życiu. Pamiętajmy, że w każdej chwili, każdego dnia nasz Pan jest z nami. On nas zna, On nas kocha. I to też koresponduje dobrze ze słowami, które jutro usłyszymy. Hasła tygodnia z 43 rozdziału Księgi Izajasza. Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem. Moim jesteś. Także idźmy w kolejny dzień, już jutro w kolejny tydzień, bez lęku. Pamiętając, że ta obietnica, która została dana Jakubowi, obietnica, o której Jakub mówił, którą wyznał przed Labanem, to jest też nasza obietnica. Ta obietnica, którą Bóg powiedział przez proroka: nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Pamiętajmy, że co by się nie działo, każdego dnia, zawsze i w każdej sytuacji jesteśmy mocno trzymani w Bożym ręku, bo On nas kocha. On nas wykupił, uratował, odkupił krwią Chrystusa. On zna nas, nazwał nas, jest naszym Panem, naszym Ojcem
i kocha nas, chce dla nas dobra. O tym pamiętajmy, kiedy będziemy musieli stawiać czoła różnym falom, płomieniom, kiedy będziemy musieli przezwyciężać różne trudności życia. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobrego, błogosławionego dnia.